Paweł Królikowski, ceniony i uwielbiany aktor, zmarł ponad trzy lata temu, 27 lutego 2020 roku. Jego śmierć była ogromnym ciosem dla polskiej sceny filmowej i teatralnej, tym bardziej wielu fanów szokował fakt, że aktor miał nieślubnego syna. Małgorzata Ostrowska, królikowska, żona Pawła, wiedziała o zdradzie męża. Podjęła jednak decyzję o kontynuowaniu małżeństwa. W rozmowie z pudelkiem potwierdziła informację o nieślubnym synu swojego męża, wyrażając jednocześnie szacunek dla prywatności młodego mężczyzny. Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny, powiedziała aktorka. Według informacji. Które uzyskał Super Express. nieślubny syn królikowskiego mieszka we Wrocławiu, to owoc romansu, jaki aktor nawiązał z mieszkanką tego miasta wiele lat temu. Po zakończeniu tej relacji Małgorzata Ostrowska, królikowska postanowiła wybaczyć mężowi i zachować te informacje w tajemnicy. Do tych rewelacji odniósł się Michał Piruk. Odpowiedział, że kwestia nieślubnych dzieci nie jest czymś niezwykłym. Sugerował nawet, że ta sytuacja jest często rozdmuchiwana przez osoby, które same mają coś do ukrycia. A co jest dziwnego w nieślubnych dzieciach? Może dlatego ich interesuje, bo wszyscy mają nieślubne dzieci rozsiane po całym świecie, i mówisz, on też ma, ja też, nie jestem jedyny. Powiedział Piruk w rozmowie z Karoliną Motelewską z portalu Jastrząb Post. Choć czasami to mi się wydaje. Że to są takie plotki, takie sytuacje, które nam potwierdzają, że ktoś nie był kryształowy i powodują, że mamy lepsze samopoczucie, jeśli o nas chodzi. Bardzo możliwe, że to właśnie o to chodzi, dodał. Paweł Królikowski znany był z licznych ról, które zagrał w swojej karierze, ale największą popularność zdobył dzięki serialowi Rancho oraz programowi Twoja twarz brzmi znajomo. Jako juror oceniał w nim talenty uczestników przez wiele sezonów. Zobacz też, kim jest siostra Pawła Królikowskiego. O tajemniczej Janicie mało kto wiedział Małgorzata Ostrowska, Królikowska ze wzruszeniem opowiada o mężu. Pawle, to dla ciebie Rafał Królikowski zamieścił wzruszające zdjęcie. Bardzo tęskni za bratem.